tutaj uroczystość tak oficjalną, chciałem serdecznie podziękować Panie Janie Panu za to, że taka publikacja powstała. To jest ciężka Pańska praca, troszkę żeśmy pomogli, a myślę, że wyszło fajnie. Zresztą postanowiłem
zebrani o tej porze jeszcze wystąpienie, no to już naprawdę, ale bardzo króciutko. Gratuluję wszystkim mieszkańcom, panie prezesie, szczególnie panu i całej społeczności. Taka piękna inicjatywa, kolejny projekt wspólnie zrealizowany poprzez lokalną grupę działania, panią prezes Danutę Mańkusz. Jestem pełen podziwu, ten zespół, który tutaj był, Alibaby i Zosia, która... Alibaby czy... Alibaba, przepraszam. Ale mnie teraz zapamiętacie, że... Zosia, która tutaj tak spontanicznie przyjęła. Chcę powiedzieć tak, że... Właściwie kilkanaście lat temu, kiedy ruszał program odnowy wsi, u nas kiedy miał ruszyć, kolega z Hesji, Manfred, mówi tak, jeżeli nie masz czym wesprzeć tej działalności swoich sąsiadów, kolegów, to ich nawet nie namawiaj, nie angażuj. I tak się dobrze złożyło, że teraz tą aktywność Hajdu, Niwnicy, innych miejscowości, o których tutaj pan sekretarz mówi, w naszej gminie, wiele można wymieniać, można wspierać różnymi środkami. Tutaj wiemy, że były środki zaangażowane i stowarzyszenia, i gminy, i oczywiście lokalne grupy. I to jest bardzo dobrze, że właśnie można tą aktywność wspierać. I co jest bardzo ważne? Jest to kolejna publikacja. Ja interesuję się historią. Dla mnie było bardzo ciekawe, że co Niwnicy można było przeczytać. Teraz tutaj, jak to jest pięknie zapisane. I myślę, że to jest bardzo ważne, bo taka sentencja na zakończenie, że historię nie tworzą ci, co się piją. Historię tworzą ci, co ją piszą. Tutaj mamy pięknie już zapisane, piękne zdjęcie, fotografie. Gratuluję jeszcze raz i życzę, panie prezesie, całej społeczności hajdówskiej i całej społeczności naszej gminy dalszej takiej aktywności i wyników. Dziękuję. Z obecnością pana starosty, który zaszczycił nas swoją obecnością, chciałbym prosić o zadanie panu słów. Miejmy pana się tego dołączyć do tych życzeń, które składa pan sekretarz, pan marszałek. Chciałbym wam pogratulować dzisiaj ogromne gratulacje dla hajdówskich, dla mieszkańców hajdówskich. Myślę, proszę państwa, że jest czymś bardzo ważnym, że są takie osoby jak pani Danusia Mańkusz, która szefuje, prezesuje Dyskiej Grupie i działania. I dzięki temu właśnie między innymi powstała na terenie powiatu już trzecia publikacja, tak? Także gratuluję i życzę dalszego rozwoju, sukcesu. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo serdecznie za zabranie głosu. Teraz w imieniu stowarzyszenia chciałbym serdecznie podziękować pani Jadwidze Przywieckiej za pomoc w promocji. Wielkie brawa. Pani Iwonie Radeckiej. Wielkie brawa. Dziewczynom, które w niej poczytały. Weronice Radeckiej, Magdzie Politańskiej, Izabeli Wójtowicz. Naszym wspaniałym paniom z naszego hajdówskiego chóru, ale matki. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować zarządowi oraz członkom Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Hajdówskie, z którymi przez okres 2 lat miałem przyjemność współpracować jako prezes stowarzyszenia. Nasza współpraca przyniosła wymierne efekty, które wieńczą jest dzisiejsza uroczystość promująca naszą publikację. Chciałbym szczególnym uznaniem podziękować paniom zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Hajdówskie, które poświęcają swój wolny czas, swoje wolne chwile zamiast z rodzinami, to siedzimy i te papiery prowadzimy. I dziękuję wszystkim pozostałym członkom stowarzyszenia, głębokie ukłony, że tak ciężko pracujemy, ale dzisiejsza sala pełna świadczy o tym, że warto. Panią Alinę Szczerską, której serdecznie dziękuję za tak ciężką pracę i szczególnie przy publikacji.
stronę, ale kocha bardzo, bardzo duże kajuki. Chciałem również podziękować pani Małgorzacie Szkwera. Proszę ją tu bardzo za ciężką pracę. Proszę państwa, bo to jest naprawdę ciężka praca. Wiceprezes Stowarzyszenia pani Wandzie Siwieckiej, która mimo że urodziła dziecko, dalej nam ciężko pracuje i mamy nadzieję, że dalej będziemy współpracować. Zapraszam serdecznie. I osobie, która krótko mieszka w Hajdukach, ale już się wpisała w naszą społeczność, zapraszamy serdecznie panią Grażynę Kaczmarczyk. Proszę państwa, to już jakby uległa zakończeniu, ta oficjalna część. Zapraszamy serdecznie na poczęstunek torta dla kubki szampana, które tutaj jest.